Cześć, witajcie w odcinku poświęconym już takim bardziej praktycznym poradom, skąd czerpać zasoby, jak nimi zarządzać, znaczy rozporządzać, no i jak najefektywniej wykorzystać, dlatego no, przechodzimy od razu do rzeczy, bo materiału jest też sporo do omówienia, tak jak w poprzednim odcinku, aczkolwiek przypuszczam, że nie będzie on aż tak długi. Zatem co? Pierwsze swoje kroki powinniście skierować do kraty, tak? Powinniście znaleźć tutaj, jeśli jesteście początkującymi graczami. Jeśli zaczęliście dopiero przygodę z Shadowverse'em, niedawno uruchomiliście grę, no to siłą rzeczy dostajecie masę nagród i to wszystko jest dla Was do zgarnięcia, najlepiej właśnie do kraty, claim all i w ten sposób to ogarniecie. Tam będzie tego sporo, tam będą paczki do różnych dodatków, chyba do wszystkich, jakie do tej pory wyszły. W zależności od tego, kiedy grę uruchomicie, będą też tikety do multi, do challenge'a. No masę innych rzeczy może być, także ja nie wiem dokładnie, co tam teraz dają, także no obstawiam, że na pewno paczki dostajecie. Na pewno paczki dostajecie właśnie do tych dodatków. A zatem krata, claim all, wszystko zgarniacie i co? No i do sklepu. I do sklepu na zakupy, a zatem wszystkie te paczki, które stamtąd otrzymacie, do wszystkich dodatków, również na Unlimited, pamiętajcie, wszystko wydajecie do zera, co się tylko da. Gdy już się nakupujecie, możecie iść do kart i oczywiście upłynnić wszystkie ponadmiarowe karty. Pamiętajcie, że to są karty zwykłe. Jeśli macie jakieś karty animowane, ponadmiarowe, więcej niż 3 sztuki, no to w tym momencie musicie to wyłapywać ręcznie, także przypominam. Jest jeszcze jedna rzecz, którą właśnie teraz muszę Wam powiedzieć, a zatem przechodzimy sobie do Foresta, bo miałem bardzo fajny przykład dla Was. Może się tak zdarzyć, że będziecie mieli po kilka sztuk karty zwykłej i animowanej, tak jak tutaj Miracle of Love. Dwie sztuki zwykłe, dwie sztuki animowane. No to co? Podam Wam przykład, jak najefektywniej wykorzystać te karty, żeby mieć jak najwięcej wialsów. A zatem przy tego typu układach 2x2, 3x3 możecie zrobić tak, bo pamiętajcie, że maksymalnie danej kopii karty możecie mieć 3 sztuki, tak? Co za tym idzie, nie potrzebujecie 4. Chyba że jesteście kolekcjonerami, ale no to wtedy naprawdę dużo tracicie, bo bardzo wolno będziecie zbierać te zasoby. A zatem jeśli nie zależy Wam na tym i chcielibyście szybciej składać te lepsze deki, móc szybciej piąć się po drabince, tak więcej wygrywać, no to proponuję zrobić Wam, co następuje. Mając przykładowo tego typu układ, dwie sztuki zwykłe na dwie sztuki animowane, to jedną sztukę animowaną sprzedajecie. Łącznie będziecie mieli 3, dwie zwykłe, jedna animowana. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. 2500 za animowaną i tylko 1000 za zwykłą. A zatem jeśli nie jesteście kolekcjonerami, bądź akurat animacja danej karty Wam się nie podoba, to oczywiście ją wywalacie i zostawiacie tego typu proporcje. Może być też tak, że będziecie mieli 3 sztuki zwykłe i 3 sztuki animowane. To w tym momencie wszystkie sztuki animowane wylatują, tak? Wszystkie sztuki animowane, bo one i tak nie są Wam potrzebne, a sprzedawanie kart animowanych generuje Wam więcej wialsów, a zatem będziecie mogli szybciej i w krótszym czasie uzbierać potrzebną ilość do zakupu na przykład kart bardziej Wam potrzebnych. Tak to mniej więcej się przedstawia, a zatem pamiętajcie o tym, że karty animowane właśnie przy sprzedaży więcej generują wialsów i róbcie tego typu rzeczy. No mówię, wyjątkiem są osoby, które lubią te animacje. Tu akurat jest animacja bardzo ładna z Emilią, ale to jest karta promo, której nie można ani sprzedać, ani nie można jej stworzyć. Można ją było zdobyć w jakimś tam konkretnym evencie. Kto się nie załapał, no to trudno, ale te eventy co jakiś czas się powtarzają, także nie martwcie się, nie? I dlaczego wjechałem na kartę promo? Ponieważ oryginalnie karta promo, zobaczcie, Harvest Season, oryginalnie karta promo, gdzie ona jest, ta Emilia uciekła mi gdzieś tutaj już, za dużo tych kart, nie? Zobaczcie, ile nie mam. Oryginalnie Harvest Season wygląda tak, jest to karta brązowa, a zatem jeśli nie jesteście kolekcjonerami,
a macie kartę promo, która jest dokładnie taka sama, bo właściwości tych kart są identyczne, słuchajcie, zobaczcie, widzicie? Są identyczne. To jeszcze tutaj możecie szukać wialsów. Mając kartę promo, karta zwykła nie jest Wam już do niczego potrzebna. Możecie ją sprzedać. Tak? Wiadomo, o co chodzi? I tak samo tutaj. Zobaczcie, Core. Jest to karta promo, a zatem karta zwykła, która robi dokładnie to samo, nie jest mi już potrzebna do niczego. A każda z takich kart generuje mi 50 wialsów, więc wiecie, 50, 50, tu 150, tam 200 i nagle się robi kilka tysięcy. A zatem, jeśli nie jesteście kolekcjonerami, ale dążycie do tego, aby zdobyć jak najwięcej zasobów i tworzyć karty bardziej Wam przydatne, to polecam również tego typu rzeczy. Jeśli macie karty promo, to karty zwykłe, które są ich odpowiednikami, wywalacie, ponieważ karty promo nigdy nie sprzedacie, nigdy je nie stworzycie, ona zawsze będzie w Waszej kolekcji. A to zawsze będzie Wam się gromadzić, dlatego pamiętajcie, aby ewentualnie takie rzeczy również wywalać. To są dla Was wialsy, to są dla Was zasoby, z których oczywiście warto korzystać. No i co? No i w sumie tyle, jeśli chodzi o karty. Teraz tak. Zakładam, że będziecie mieli dużo etykietów. A zatem możecie zrobić coś takiego, trochę to inaczej zrobię niż planowałem, ale to nie szkodzi i tak wszystko sobie omówimy. Mając sporo tiketów, wchodzicie do challenge, wchodzicie do Take Two, wybieracie sobie jeden ticket, wybieracie dowolnego z liderów, jakiego chcecie, to jest bez różnicy, i wybieracie byle jakie karty. To jest bez różnicy również, jakie karty chcecie, to sobie wybieracie. Możecie na przykład cały czas klikać w lewą stronę bądź w prawą stronę. To jest wsie ryba. Gdy wybierzecie wszystkie karty, złożycie ten deks 30 kart, natychmiast wychodzicie. Nie rozgrywacie żadnego meczu. Nie jest Wam to niczego potrzebne. Co się z tym wiąże? Ano to, że każdy taki ticket to jest gwarantowana paczka. A zatem, jeśli ja mam tutaj 17 ticketów, to jest dla mnie 17 paczek, które potem mogę iść i wydać w sklepie. Tak to się prezentuje. Take Two, ticket, wybieracie byle jakiego lidera, byle jakie karty i natychmiast wychodzicie bez rozgrywania. Jeśli ktoś bardzo chce, to w tym momencie oczywiście może przystąpić do rozgrywki, ale z racji tego, że jesteście nowymi graczami, bądź właśnie niedawno zaczęliście grę, to nie znacie kart. Nie znając kart, nie wiecie, jakie są między nimi synergie. Może się Wam coś wydawać fajnego, a tak naprawdę jest to jedno wielkie G. Dlatego będziecie tylko i wyłącznie tracić czas na tym evencie. Nagrody nie są współmierne do czasu, który tutaj spędzicie, dlatego jako nowi gracze nie powinniście praktycznie w ogóle tutaj szukać zasobów innych niż paczki do sklepu, które, jak widzicie, można w bardzo łatwy i prosty sposób ogarnąć i zdobyć. Zatem widzicie, to są dla Was kolejne zasoby, czyli paczki, to są kolejne karty. Pamiętajcie, że z paczek wypadają też i legendarki. To nie jest tak, że dostajecie tylko zwykłe, można trafić legendarki. Dlatego w bardzo szybki i łatwy sposób można powiększyć swoją kolekcję kart oraz powiększyć swoją ilość wialsów z racji tego, że właśnie potem te karty mogą się Wam duplikować i znowu, jeśli wytrzaskaliście się z tych tiketów, nakupowaliście się tych kart w sklepie, no to znowu do kart i znowu upłynniacie karciochy, tak? I znowu zbieracie sobie wialsy. Tak to działa i tak proponowałbym Wam to robić, ponieważ no, jakby nie patrzeć, to OpenSix tylko i wyłącznie, jeśli ktoś chce, bo w OpenSix, wejście do OpenSix jest za 4 tikety. Za to wszystkie karty, które dostaniecie z paczek, tak, są już Wasze. Poza oczywiście kartami Phantom, ale tak samo jak przy Take Two, tak samo przy OpenSix. Musicie znać karty. Jako nowi gracze nie macie zielonego o tym pojęcia, a tutoriali do tego jest tyle, co kot napłakał, bo niektóre karty są takie, że akurat w dekach na przykład są niegrywalne normalnie, jak stworzylibyście dek, ale w Take Two są naprawdę świetne i o takich rzeczach musielibyście wiedzieć. To jest jakby kolejny materiał na kolejny odcinek, tego jest naprawdę też dużo, jak to omówić, bo tam jest dużo tych kart, sporo, dlatego no
Jeśli nie chcecie tracić czasu, bo wiadomo, zasoby jakieś tam zawsze zyskacie, jakieś tam wialsy, jakieś tam rupis, ale jeśli nie chcecie tego robić, to Take-Two jest najlepszą opcją. Wchodzicie, wybieracie za ticket. Pamiętajcie tylko, żeby za tikety, nie wchodźcie za rupis, a już tym bardziej za kryształy, tak? Tylko za tikety, jako nowi gracze. Wytrzaskacie się z tiketów, za każdy taki manewr, czyli ticket, byle jaki lider, byle jakie karty, wychodzicie, dostajecie paczkę z któregoś z dodatków. Aha, jeszcze słuchajcie, to wam powiem, bo nie wspomniałem. Dostajecie paczkę z dodatków, które są na rotacji. Nie dostaniecie paczki z czegoś, co jest na unlimited. Tylko i wyłącznie rotacja. Ale zawsze to coś, prawda? Zawsze to są jakieś tam, zawsze jakieś tam zasoby i zawsze jakaś szansa na karty legendarne, może nawet na liderów. Także wiecie, nie? No dobra, no to mamy już omówiony sobie kratę do sklepu i tak dalej. Omówiliśmy sobie Take-Two, jak najlepiej wykorzystywać właśnie tikety. Możecie oczywiście te tikety zbierać, tak? Oczywiście, to ja nie mówię, że nie. Możecie sobie zbierać, nie wiem, do 50 i potem wytrzaskać, ale wiecie, im więcej tych tiketów będziecie mieli, tym będziecie dłużej wszystko wybierać. Będzie to, no, czasochłonny proces, tak? A zatem to już mamy załatwione. Gdzie dalej szukać zasobów? W scenariuszu. W poprzednim odcinku wam pokazałem, w tym również wam pokażę, że można wyciągnąć całkiem sporo rzeczy. Akurat fajne jest właśnie to, że dla każdego z liderów macie osobną ścieżkę. Co za tym idzie, każdy z liderów oferuje wam dodatkowe nagrody. Przykładowo, jeśli wzięlibyśmy Arisę, to jej linia, proszę bardzo, 100 rupis, 20, 20, tu jakieś kosmetyczne, ale tu już 40 i znowu 40 i znowu 20 i 20, patrzcie ile tego jest, widzieliście? Masakra. Każdy z liderów oferuje wam coś takiego i można wyciągnąć stąd nie tylko rupis, ale również i wialsy, i tikety, i masę innych rzeczy. Gdzieś tam jest chyba do zgarnięcia nawet Legendary Card Pack. Nie pamiętam dokładnie w którym rozdziale, ale jeśli się nie mylę, to było coś dotyczącego Eris. Także grając gdzieś tam Heavenem po drodze możecie trafić Legendary Card Pack. Mogę się mylić, bo przechodziłem jakiś czas temu scenariusz, ale na pewno ten Legendary Card Pack gdzieś tam jest. OK, także pamiętajcie, że w scenariuszu również są dla was zasoby, niby niewielkie, niby tu 20 rupis, niby tu 30 wialsów, ale wiecie, dla 8 liderów przy tylu rozdziałach, tyle ścieżek, to jest naprawdę już konkretna ilość, dlatego czy chcecie zaliczać scenariusz, czy tego scenariusza nie chcecie zaliczać, bo możecie to zrobić w inny sposób. Możecie zrobić coś takiego, że przechodzicie scenariusz i poznajecie historyjkę. O, tu akurat jest rozdzielone, bo tu są 4 i tu chyba jest następnych 4. Coś mi się tutaj przestawiło. Dobra, wrócimy sobie tutaj do Guild Warsa. No, tutaj jest ogólnie już podsumowanie. Zobaczcie, również są zasoby. Również są zasoby. Dlatego w momencie, gdy weźmiecie sobie któregoś z liderów i zaczniecie przechodzić scenariusz, to te zasoby oczywiście będą wam wpadać, potem następny, następny, następny. Na czymż polega sztuczka w przechodzeniu scenariusza? Możecie go poznawać. Czyli oglądacie wszystkie dialogi, czytacie wszystkie teksty, zapoznajecie się z historyjką, poznajecie przygody bohaterów, tak? Możecie też to olać.
Możecie też to olać i przy wyborze któregoś z bohaterów, co my tutaj mamy? No dobra, niech sobie będzie tam pierwszy z brzegu tam rozdział. O, weźmy sobie na przykład ten, tak? Mielibyście jakiś tam rozdział do rozegrania i co z niego do wyciągnięcia rupis. No to co? Wybieramy sobie rozdział. Wchodzimy do niego. Wybieramy sobie deck, którym chcemy grać. Aha, ogólnie można próbować deckami domyślnymi. Ja nie mówię, że nie. Do pewnego momentu chyba w scenariuszu spokojnie można nimi grać. Dlatego jeśli nie macie decków do danej klasy, to deki defaultowe, te domyślne, mogą służyć wam pomocą. Aczkolwiek na dłuższą metę nie polecam z nich korzystać, bo one jakieś mocne nie są. Poza tym i tak będzie brakowało wam na początku kart. Musicie je sobie najpierw wyciągnąć właśnie ze scenariusza. Ale zakładając, że macie jakiś tam dek, no to wybieracie go sobie i przechodzicie do dialogu. No i tutaj jest właśnie zabawa, bo możecie ten dialog sobie kompletnie pominąć. Jak wspomniałem, możecie czytać, zapoznawać się z historyjką. Jeśli was ona nie interesuje, jesteście tutaj tylko i wyłącznie dla zasobów, no to co? Skip. I proszę bardzo, jesteśmy już bezpośrednio w walce. Zawsze was przeniesie do potyczki, a zatem rozgrywacie mecz, wygrywacie, zgarniacie nagrodę i następny rozdział. Rozpoczynacie skip, przechodzicie do walki, wygrywacie, zgarniacie nagrody, następne. I tak dalej, aż nie zaliczycie całego scenariusza dla danej postaci. I to jest cała filozofia w przechodzeniu historyjki, ale no pamiętajcie, że tu jest mnóstwo zasobów, dlatego nieważne, czy chcecie poznawać bohaterów, poznawać ich przygody, czy po prostu chcecie wyciągnąć ze scenariusza zasoby, warto się nim zainteresować. Dobra, gdzie dalej szukać zasobów? Na treningu. Dokładnie rzecz ujmując, wybieracie sobie, no weźmy sobie coś innego, weźmy na przykład sobie Forte. Wybieracie sobie dowolnego z liderów, to jest bez różnicy którego. I przechodzicie od razu do elit. Elita 1, 2 i 3 to powinno was interesować, ponieważ za każdy mecz wygrany na poziomie elit dostajecie 200 rupis. A zatem to jest 200, to jest 200 i to jest 200, razem 600. Następna, Erika. 200, 400, 600, bam, załatwiona. Następna, Izabela. 200, 400, 600, bam, załatwiona. I do golenia następny, Rowan. I tak dalej, aż do Juana, z czego Juan jest wyjątkiem, ponieważ on posiada tylko dwa poziomy elit. A zatem nie wyciągniecie tu 600, tylko 400, ale zawsze to coś. No i co? 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 i 400. Proszę bardzo. Ile jest do wyciągnięcia tylko dlatego, że będziecie tłukli komputer na treningu? Plus jest taki, że nie ma wymagań co do deku. Możecie stworzyć sobie jeden jakiś dobry dek, który nieźle sobie radzi, świetnie będziecie nim wymiatać i po prostu non-stop nim grać i wygrywać z tymi tutaj NPC-ami. Na elitach, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, no to już są te takie mocniejsze deki, komputer już nieźle kopie tutaj i mam bardzo mocne te karty, bardzo takie chamskie czasami zagrania, dlatego właśnie nie polecam korzystania z przykładowo deków defaultowych, bo nie wygracie tym dekiem, to jest praktycznie prawie, że niemożliwe, żeby wygrać, chociaż niektóre deki defaultowe nawet niezłe są, przykładowo Erika ma bardzo agresywny. Ale nie oszukujmy się, tak? Komputer i tak was zjedzie. On tutaj dostaje
karty w odpowiednim momencie, najczęściej dostaje karty w odpowiednim momencie i dokładnie dostaje takie karty, jakich potrzebuje. Dlatego musicie mieć jakiś dobry deck, chociaż jeden, i tym deckiem po prostu tutaj rozkładać ich wszystkich i zgarniać te 200 za każdą elitę. Zatem no, kilka tysięcy tu się wam uzbiera. Zawsze to są zasoby i jest tego bardzo dużo, tak? To jest kilka tysięcy do zgarnięcia. Dlatego scenariusz i practice na elite to są kolejne rzeczy w grze, z których można wyciągnąć zasoby. Co jeszcze? Solo missions, dokładnie rzecz ujmując. Missions i solo player missions. O, tak to ujmę. Dlaczego solo player missions? No już wam tłumaczę, ponieważ normalnie możecie rozgrywać te misje, które tutaj się pojawią, z graczami. Bierzecie sobie przykładowo multi. Jeśli czujecie się na siłach, macie dobry deck, dobrze gracie, no to bierzecie oczywiście rankedy. Jeśli nie, unrankedy. Wbijacie się na unrankedy, wybieracie format, wybieracie deck, no i tłuczecie się z ludźmi. Ale możecie też zrobić właśnie drugą opcję, czyli zaznaczyć sobie solo player missions i wtedy pojawią się tutaj misje do rozwalania, znaczy do wykonywania z komputerem. I powiem wam tak, ludzie grają różnie. Jedni grają tak, że po prostu od razu się poddają albo poddają się gdzieś w połowie gry, a inni grają i grają i przeciągają. I czasami te mecze trwają po 10 minut, czasami nawet dłużej, w zależności od tego, jakim deckiem gracie. Czy gracie takim deckiem bardziej właśnie, który się rozkręca, czy gracie takim deckiem bardziej agresywnym, chociaż wiecie, z tymi agresywnymi agrodeckami to też już nie bywa, bo jak przeciwnik was odpowiednio skontruje, no to meczu nie wygracie i straciliście czas. Co się z tym wiąże? Ano wiąże się to z tym, że tutaj te nagrody, które dostajecie, moim zdaniem są niewspółmierne do czasu, który musicie spędzić w tej grze. Jeżeli macie do zgarnięcia 40 przykładowo rupii za wygranie, nie wiem, 5 czy tam 4 meczy, czy ile tam będzie Swordem, a deku do Sworda nie macie i będziecie grali defaultowym, to bardzo dużo czasu wam zejdzie. Bardzo dużo deckami defaultowymi się nie wygra, absolutnie. Ani na rankedach, ani na unrankedach, tam jest naprawdę duży problem, dlatego będąc nowymi graczami, możecie właśnie nie posiadać talii do każdego z craftów. Tutaj z pomocą właśnie przychodzi wam solo player missions. Po zaznaczeniu będziecie mieli tutaj wylosuję wam 3 rodzaje różnych misji. One się oczywiście mogą nakładać, bo to nie jest też tak, że one będą różne, mogą się nakładać. Może być tak, że na przykład będziecie mieli wygrać 3 mecze. Wygraj 3 mecze runem i swordem. Wygraj 5 meczy swordem. I tutaj macie sword, i tutaj macie sword, a tutaj byle czym. No to co, bierzecie sworda i jedziecie, nie? Tak to się robi. W ten sposób zaoszczędzacie czas, rupis i tak wam wpada, gromadzicie te zasoby i w ten sposób jak najbardziej możecie zachować ciągłość rozgrywki, ciągłość gromadzenia zasobów bez zbytniej straty czasu. Dlaczego właśnie wspomniałem o tym? Ponieważ słuchajcie, nie jestem przekonany, to jest moje zdanie oczywiście, możecie się z nim nie zgadzać, tak? Ale nie jestem przekonany, czy spędzanie 30 minut w grze, przegrywając, przykładowo przegracie, wygracie, na takiej zasadzie, że częściej przegrywacie niż wygrywacie, bo na przykład macie słaby deck albo nie macie go w ogóle i gracie byle czym, nie jestem przekonany, czy opłaca wam się dla tych 30 rupii spędzać pół godziny w grze, podczas gdy możecie to zrobić w 5 minut. Zastanówcie się nad tym. To jest takie, wiecie, nie? Dla was. Jeśli chcecie mieć nagrody większe, bo różnica między solo player missions a takimi zwykłymi polega na tym, że nagrody w solo player missions są mniej wartościowe, jest po prostu mniej tych rupis. Przykładowo za wygranie 3 meczy dostajecie tam 30 rupis, a rozgrywając 3 mecze z ludźmi dostajecie, nie wiem, tam 40 rupis. To różnica jest niby niewielka, nie? Ale jeśli komuś bardzo na tym zależy, no to oczywiście jak najbardziej może sobie grać z ludźmi. Aczkolwiek na początek, moim zdaniem, dopóki nie dochrapiecie się dobrych deków, bo pamiętajcie, że misje są losowane ze wszystkich craftów, a zatem musicie mieć deck
do każdego z liderów całkiem jakiś w miarę ogarnięty, a nie defaultowy albo jakiś byle jaki. Dlatego no, nie jestem przekonany, czy opłaca Wam się tracić więcej czasu niż jest to potrzebne dla jakiejś tam różnicy 10 rupis. Zastanówcie się nad tym, bo moim zdaniem nie. I dlatego polecam zaznaczyć solo player missions. No i co dalej? Zaznaczacie, losuję Wam misję. Przykładowo, wygraj 3 mecze. Wygraj 3 mecze runem i swordem. Wygraj 5 meczy swordem. No to co? Solo. Practice. Bierzemy sobie sworda. W tym przypadku, to jest przykład, tak? Byle jaki lider. To jest bez różnicy, którego lidera weźmiecie. Jedyny warunek. Poziom beginner. Dlaczego? Ponieważ na poziomie beginner komputer ma tylko 10 punktów życia. Nawet jeśli nie macie deku, przykładowo, nie mielibyście tego sworda. No to co? Practice. Defaultowy deck. Byle jaki lider. Beginner. I tłuczecie go. Nawet dykiem predefiniowanym, takim domyślnym, zbicie komputerowi 10 punktów życia nie stanowi dla Was żadnego problemu. Robi się to dosłownie w 3 do 5 minut, szczególnie jeśli mecze się nakładają. Nie powinniście, ogólnie na misjach dziennych nie powinniście spędzać więcej niż około kwadransa. To się bardzo rzadko zdarza, że musicie spędzić więcej czasu niż kwadrans. I dlatego właśnie nie polecam bawić się na początek, gdy nie macie deków, nie jesteście jakoś mocni w grze. Nie polecam bawić się w robienie misji dziennych i granie z graczami. Nie opłaca Wam się to ze względu na stosunek czasu, który musicie spędzić w grze do nagrody. Absolutnie. Dlatego na początek gromadźcie sobie tylko rupis. Rupis to jest zawsze coś, pamiętacie, za to kupujecie potem też paczki w grze, tak? Możecie też zbierać na przykład na nowy dodatek, to jest już zależne od Was, co chcecie z tym zrobić, ale jest to do wydania. Jest to do wydania i powolutku, pomalutku, tutaj stówka, tam 150 na dziennych i zawsze się coś uzbiera, pamiętajcie. Misje oczywiście możecie zmieniać, bo losuję Wam różne i może się tak zdarzyć, że dostaniecie na przykład wygraj jeden mecz Heavenem. Prawda? No to możecie tą misję zmienić. Jest opcja do tego służąca. Sztuczka polega na tym, że zarówno w misjach solo, jak i w misjach z graczami możecie wymienić tylko jedną misję na dobę. A zatem zastanówcie się, co chcecie wywalić, bo może Wam wylosować coś gorszego. Przeważnie wywala się właśnie te najgorsze, czyli jeśli macie do wykonania jeden mecz czymś tam, no to nie będziecie się bawić za jakieś tam 10 czy 20 rupis, tak? Po prostu zamieniacie ten mecz i liczycie na to, że coś Wam lepszego wylosuje i często się tak zdarza. Dlatego no, proponuję w ten sposób to ogarnąć i tak się do tego ustosunkować. I myślę, że tutaj to wszystko, co chciałem omówić. Dlatego polecam misję solo, wybieracie... Tłuczecie komputer na beginnerze, zgarniacie rupis, to jest 10-15 minut, nie tracicie kontraktu z grą, zbieracie cały czas zasoby, do rupis Wam się powiększa i w ten sposób bardzo łatwo, szybko i przyjemnie możecie się dochrapać całkiem sporych ilości, bo to wiadomo, w perspektywie czasu to daje bardzo duże wartości, plus oczywiście wiadomo, jakieś eventy, jak są to oczywiście jak najbardziej można. No dobra, no to tutaj mamy załatwione, tak? Czyli podsumowując do tej pory, krata, sklep, wydajemy paczki, arena, challenge, take two, wydajemy wszystkie tikety, idziemy do sklepu, kupujemy paczki, karty, upłynniamy karty ponadmiarowe zwykłe, upłynniamy ponadmiarowe karty animowane, patrzymy, gdzie mamy kart animowanych i zwykłych tyle samo bądź więcej, to wywalamy wszystkie karty animowane, jeśli są w większej liczbie niż jest to nam potrzebne. Przykładowo 3 karty zwykłe, 3 animowane, to 3 animowane wywalamy, zostawiamy tylko zwykłe. Jeśli macie 2 na 2, no to wtedy 2 zwykłe zostawiacie, jedną animowaną wywalacie, łącznie macie 3, bo i tak więcej niż 3 do deku nie wrzucicie. Co dalej? Solo, tak. Main story zaliczacie, poznając scenariusz albo nie, ale warto, zawsze to są jakieś zasoby. Practice, komputer na elicie, tłuczecie,
ponad 4000 do wyciągnięcia jest z tego. I co? Gdzie jeszcze szukać zasobów? Można szukać tutaj, w achievementach. Oczywiście wiadomo, grając rankedem będziecie zdobywać i rupis, i okładki, i banerki, jakieś tam pierdoły. Ale czym powinniście się zainteresować? Przewinę sobie na sam koniec, ponieważ ta misja jest tutaj. Zobaczcie. Rozegraj 20 private meczy z graczami bez wychodzenia. O co chodzi? Dokładnie rzecz ujmując, tworzycie bądź wbijacie się do kogoś na private match. Rozgrywacie z nim mecz, z czego wy nie możecie wyjść. On może, wy nie. I za taki mecz zgarniacie 100 rupis. Meczy jest 20 do rozegrania, w tym za ten achievement, a zatem do wyciągnięcia z tego jest dodatkowe 2000. Wałek jest taki, że nie można wyjść, to jest raz, jak wspomniałem, a dwa, użytkownicy muszą być indywidualni. A zatem nie możecie sobie z jednym kolegą non-stop 20 meczy tłuc, bo wam tego nie zliczy. Zliczy wam tylko raz. Kolejny użytkownik musi być indywidualny. I kolejny znowu inny. I kolejny inny. Skąd takich ludzi czerpać? Chociażby z gildii. Jeśli gdzieś jesteście w gildii, jest tych osób sporo, możecie poprosić ich o pomoc. Jeśli nie, możecie próbować na Discorda wbić się i na różnych serwerach Discorda, czy to na Reddicie, czy na którymś serwerze od któregoś streamerów bądź youtuberów, przeważnie są po prostu sekcje wyznaczone jako private match czy coś takiego i tam wbijacie, piszecie, że potrzebujecie do achievementu i jedziecie z koksem, tak? Zakładacie pokój, podajecie numer, ludzie się wam wbijają, rozgrywacie mecz, zgarniacie rupis i czekacie na następnego. I tak z 20 graczami. Najlepiej będzie, jeśli stworzycie sobie taki self-damage blood deck, jak ja to mówię, tak? Znaczy ogólnie to się chyba nawet tak nazywa. Chodzi o to, że deck do Bloodcrafta, to jest nie bez różnicy, czy na rotacji, czy na Unlimited macie więcej kart, więc szybciej się zjedziecie. Ale o co chodzi z tym deckiem? A mianowicie, tworząc nowy deck, wybieracie karty, wybieracie sobie Blooda i wybieracie sobie karty, które zadają obrażenia waszemu liderowi. Jak na przykład Disciple. Za każdym razem, gdy ona będzie atakować, zadaje jeden punkt obrażeń waszemu liderowi. No to ona jest spoko, nie? Kolejna karta, którą możecie się zainteresować, to są, na pewno są to karty Basic, czyli Blood Pact, czyli Claw. Tego typu karty, zobaczcie. Dwa obrażenia za trzy. To już bez różnicy, bo przeciwnika nie zabijecie, on was szybciej zabije, bo to będzie na takiej zasadzie, że wy będziecie sobie takimi kartami zadawać obrażenia, a przeciwnik będzie was dobijał, bo będzie wystawiał na przykład followerów. O, to jest świetne, zobaczcie, widzicie? To jest świetne również za nic. Po prostu za to, że go wystawicie, to oberwiecie za dwa. To jest po prostu rewelacyjna też karta. Dlatego tego typu kart szukajcie i tak składajcie deck. Wszystko, co zadaje obrażenia waszemu liderowi na wejściu najlepiej, ewentualnie przy ataku jak Disciple, przeciwnik będzie wystawiał swoich followerów i będzie was dobijał. Możecie to też zrobić na inny sposób. Po prostu ktoś, kto do was, do pokoju się wbije, będzie wystawiał tych followerów, będzie zbijał wam życie. A wy co robicie? Nic. Po prostu klikacie. Okej, następna runda. I tak, aż po prostu was nie uśmierci. Pamiętajcie, że ten event polega na rozegraniu meczu. Wy go nie musicie wygrywać. Wygrywać może ktoś inny. A wy musicie go tylko rozegrać. I tak najlepiej jest zrobić właśnie tego typu deck, self-damage blood, i na przykład na czacie napisać, że potrzebujecie do achievementu i że gracie self-damage bloodem, zakładacie pokój, podajecie numer i ludzie będą wam się wbijać, oni będą sobie robić wyzwania dzienne na przykład albo jakieś inne rzeczy, które muszą, a wy po prostu będziecie robić swoje achievementy i w ten sposób to działa. Tak to musicie rozgrywać. Wszystko jasne?
Mam nadzieję, że wszystko jasne. Dlatego mówię, tego typu deck jak najbardziej jest wskazany. Ludzie wystawiając followerów szybciej was też dobiją. A do zgarnięcia jest kolejne 2000. Nieźle, nie? Dobra. Czy coś jeszcze? Tak, jest jeszcze jedna rzecz, bardzo hardkorowa, bardzo, bardzo taka już naprawdę, słuchajcie, to już jest dla ludzi, którzy są bardzo, bardzo, bardzo greedy na wialsy. Jak cholera, że to tak ujmę. Robicie, jak wspomniałem, patent z upłynnianiem kart ponadmiarowych i tak dalej. Jeżeli jesteście graczami, którzy wbijają się tylko na rotację, to jest tylko dla graczy, którzy cały czas myślą o rotacji. Unlimited w ogóle nie chcą tknąć. Unlimited. To, moi drodzy, ogromną ilość wiasów możecie uzyskać, wywalając karty z dodatków, których nie ma. A zatem, obecnie na chwilę kręcenia tego materiału, obecnie mamy takie dodatki. Za jakiś czas Omen wyleci. I przed Verdantem pojawi się tutaj jakiś nowy dodatek. Co za tym idzie? Wszystkie karty z Omena, które macie, nie będą wam już potrzebne. Bo grając na rotacji, i tak ich nie potrzebujecie, bo one już wypadną z obiegu. No to co? Robicie taki patent, że wchodzicie, zaznaczacie sobie Omen, i wszystkie karty wywalacie. Po kolei. Każdą jedną. Jakiekolwiek tutaj nie są. I tak nie gracie na Unlimited, więc po co wam te karty? To są dla was wialsy. To są dla was zasoby, z których stworzycie karty z nowego na przykład dodatku, z czegoś, inaczej, coś, co jest wam bardziej potrzebne, na przykład jakieś karty legendarne, których nie trafiliście w paczkach. Ale mogą być też karty złote, bo to różnie też bywa. Dlatego pamiętajcie, że tego typu manewr może drastycznie, w bardzo krótkim czasie zwiększyć wasze zasoby. Tylko oczywiście, wiadomo, dla osób grających tylko na rotacji. Bo jeśli gracie również na Unlimited, to moi drodzy, pamiętajcie, możecie zastosować na przykład z Brygady, z Dawnbreaku, z Chrono Genesis, tak? Są te stare dodatki. Kupując na początku paczki, tak. Kupując na początku paczki, dostając je z kraty, bądź ogólnie, kupując paczki ze starych dodatków, czyli tutaj z Unlimited, również będziecie dostawać karty. Jeśli nie gracie na Unlimited, gracie tylko na rotacji, to one nie są wam potrzebne. Ale jeśli gracie na Unlimited, złożyliście sobie jeden bądź dwa deki, to, moi drodzy, pamiętajcie, aby zrobić sobie podgląd takiego deku. Wejdźmy sobie na Unlimited i przykładowo weźmy sobie Darię, tak? Tak wygląda moja wersja tego deku. I teraz, jeśli przyjrzycie się kartom, to zobaczycie, że niektórych z tych kart w ogóle nie ma na rotacji, a nie ma ich dlatego, ponieważ one są ze starych dodatków, jak na przykład Angelic Snipe jest z klasika, tak? Kaleidoscopic Glove, również klasik. Tutaj ten mag, Rise of Bahamut. Zatem robicie sobie spis kart, które macie i dopiero potem przechodzicie do kart i wywalacie je ze starych dodatków. Uwzględniając, pomijając te, które są u was w deku, bo jak wiecie, przelicznik kart kupowanych do sprzedawanych jest niewspółmierny i to bardzo niewspółmierny. Dlatego nie opłaca wam się na przykład sprzedać tych kart, a potem znowu kupić, bo to jest bez sensu robota. To w tym momencie zróbcie sobie taki spis i jeśli traficie na taką kartę, to automatycznie w tym momencie możecie się jej pozbyć. Jest też fajny patent, słuchajcie,
gwiazdką, możecie wykorzystać ogwiazdkowanie karty, co oznacza, że tego typu karty nie będzie można już wywalić. Zobaczcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Weźmiemy sobie Liquify Cards i weźmy sobie ten Classic. Gdzie on tu był? Jest Classic, dobra. Zobaczcie, jest Angelic Snipe, prawda? No to teraz uwaga, wchodzimy sobie do karcioch, wchodzimy sobie tu, zaznaczamy to i jeszcze raz. Wybieramy sobie Classic i zobaczcie, już nie ma Angelic Snipe'a. Zniknął. Zniknął dlatego, ponieważ jest kartą zaznaczoną gwiazdką, a tego typu kart nie będzie na liście. Tego typu kart nie będzie na liście do upłynniania. W ten sposób również możecie sobie właśnie zobaczyć. Inaczej, możecie sobie zaznaczyć karty. Robicie sobie spis z deku kart, które macie z dodatków i potem te karty wyszukujecie. Normalnie tak jak jesteście w kartach. Wyszukujecie i zaznaczacie gwiazdką. To jest na pewno tak. Jeśli weźmiemy sobie na przykład przez Classic, no to co? Przykładowo tu byśmy mieli, no to Kaleidoscopic Glow również. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie karty, które są Wam potrzebne do tego deku. Co oznacza, że nie będziecie mogli ich wywalić, nawet jeśli wejdziecie tutaj i Selected Cards wybierzecie, ponieważ te karty nie pojawią Wam się w ogóle na liście. I to jest super sprawa, bo dzięki temu się nie pomylicie i nie wypierdzielicie czegoś, co jest Wam potrzebne w deku na Unlimited. Dlatego to jest trochę bardziej skomplikowane i musicie pamiętać o takich rzeczach, żeby właśnie nie robić głupot i nie wypierdzielić czegoś, co się Wam przydaje, tak? Osoby, które, tak jak wspomniałem, osoby, które olewają Unlimited i grają tylko na rotacji, nie mają tego problemu. Wszystkie karty stare, ze starych dodatków, wszystkie, które rotują, nie są Wam potrzebne. Po prostu tak jak są, tak je wywalacie. I zobaczycie, że piorunem uzbieracie na jedne z najlepszych deków w grze, jakie możecie zrobić metowe. Osoby, które chcą grać na zasadzie kolekcjonerskiej, czyli zbierania kart, to mają ciężkie życie tutaj, ponieważ no, nie będziecie generować tyle wialsów, ile właśnie osoby, które takie karty będą upłynniały. Co za tym idzie, no trochę dłużej Wam zajmie, aczkolwiek jest to możliwe, żeby uzbierać bardzo dużą ilość wialsów, tylko jest to proces bardziej czasochłonny. I taka jest różnica. No i co? Myślę, że chyba to wszystko, co chciałem Wam omówić w tym odcinku. Mam nadzieję, że te porady, te wskazówki, informacje, które tutaj zawarłem, okażą się dla Was pomocne, że będziecie z nich korzystać i będziecie pamiętać oczywiście o tych regułach, o których wspomniałem, żebyście właśnie głupot nie robili. Dlatego no cóż, no tutaj już zakończę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku, tam powiemy sobie o dekach, o mecie, jak wyglądają metadeki, skąd czerpać te deki, na czym się wzorować i tak dalej, i tak dalej. No i potem co? Potem zobaczymy, może jakieś już będziemy coś ogrywali, aczkolwiek wolałbym teraz nie ogrywać i nie wskazywać Wam na jakieś konkretne właśnie talie do tworzenia, ponieważ jesteśmy przed wypuszczeniem dużego dodatku, nadchodzi Ultimate Colosseum, jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą, albo i nie. Dlatego poczekamy sobie, myślę, z robieniem deków, ogrywaniem i tak dalej, żeby jakoś tam się ustawiły te nowe karty w nadchodzących taliach, które będą, bo na pewno na rotacji się wszystko pozmienia, będą zupełnie nowe mechaniki. No i karty oczywiście same z siebie bardzo mocno też wpłyną na to, jak będzie wyglądać lista konkretnych craftów i konkretnych deków. Dlatego poczekamy, myślę sobie, chyba że bardzo chcecie, słuchajcie, chyba że bardzo chcecie, to wtedy piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, chociaż osobiście wolałbym na Unlimited, ponieważ na Unlimited no, ta lista raczej nie powinna się zbytnio zmienić. Tam ogólnie jest taka bardziej to stabilna właśnie lista tych talii, tych deków w porównaniu do rotacji, która zostanie najprawdopodobniej po wyjściu Ultimate Colosseum wywrócona do góry nogami. Ale jeśli chcecie, piszcie, jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj to wszystko ogarnąć, ograć, omówić i przedstawić. Dobra, i myślę, że to wszystko
na teraz. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!